znowu usłyszał nieznośny głos Mraczewskiego, który mówił aroganckim tonem. Co mi pan, panie Klein, będzie zawracał głowę? Wszyscy socjaliści są złodzieje, bo chcieliby dzielić się cudzym i szubrawcy, bo mają na dwu jedną parę butów i nie wierzą w chustki do nosa. Nie mówiłbyś pan tak, odparł smutnie Klein, gdybyś przeczytał choć z parę broszurek, nawet niedużych. Błażeństwo, przerwał Mraczewski, włożywszy ręce w kieszenie. Będę czytał broszury, które chcą zniszczyć rodzinę, wiarę i własność. No takich głupich nie znajdziesz pan w Warszawie.